Witam Państwa. I znów to samo. Gdy tylko rząd podjął decyzję o grodzeniu się od ruskich okupujących ziemię królewiecką, słyszymy lamenty, że to drogo i na nic się nie przyda. Politycy i dziennikarze, celebryci i literaci zgodnym chórem twierdzą, że nie po to obalaliśmy mur berliński, by ponownie dzielić świat. Ja akurat wcale się nie cieszyłem ze zjednoczenia Niemiec, bo wiem, że ilekroć Niemcy stawały się jednością, to niedługo trzeba było czekać, aż zaczną tarmosić sąsiadów. Co też się stało, tyle że metodami bardziej dyskretnymi. Przeciwnicy ogrodzeń mają jednak dziwny zwyczaj grodzić swoje posesje, pstrzyć je monitoringiem, a mieszkańcy apartamentowców zatrudniają portierów, żeby byle kto nie wałęsał im się pod drzwiami. Cóż, koszula bliższa ciału. Co moje, to moje, a jakieś tam państwo polskie niech stoi otworem. Może wreszcie ktoś wyzwoli uciśnione kodziarstwo od pisowskiego jarzma. Dotychczas grupa trzymająca władzę w Unii Europejskiej, czyli Niemcy i ich kolaboranci, nie zdołali groźbą i prośbą przywrócić Tuskowcom dostępu do kopert i reklamówek oraz władzy nad krnąbrnymi Polakami. Zniecierpliwieni wyznawcy opozycjonfirera zaczynają więc z nadzieją zerkać w innym kierunku. W końcu w takim PRL-u, dzięki Rosjanom, rosły fortuny Gdulów, Millerów i Kwaśniewskich. Rosjanie byli skuteczniejsi niż Niemcy w realizacji ideałów sprawiedliwości społecznej, czyli jak ze zdrajców zrobić szlachtę, z chamów panów, a z bandziorów oficerów. Niemieckie łajzy werbowały Volksdeutschów na lichych warunkach i tylko na parę lat. Rosjanie zaś pielęgnowali swoich pseudo-Polaków przez 45 lat, a i po tak zwanej transformacji ci nie oddali nawet guzika. Nie dziwmy się więc, że trwogi przed ruskimi w szeregach opozycji zbytnio nie ma. Cały aparat PRL-owski dopiero w tej Rzeczypospolitej zaczął oddychać pełną piersią, bez konieczności duszenia się w ciasnym gorsecie marksistowskiej miłości do robotnika. Ludzie ci po 4 czerwca 1989 roku w kosmos nie polecieli. Wyniesiona z domu mentalność lizusostwa wobec okupantów nie wywietrzała, a nadzieja na trwały powrót do kasty rządzącej ożywia krwioobieg. W takim PRL-u rządziło się spokojnie, a niewdzięczni Polaczkowie nie mieli szans na to, by w wyniku wyborczej fanaberii utrudnić życie tym, co na rządzeniu państwem znają się jak nikt inny, chociaż ich dziadziusiowie nie mieli ochoty opiekować się nawet stadem gąsek. Gdyby tak niesfornie Ukraińcy zamiast tłuc Moskali powitali ich chlebem i solą, to niedługo trzeba by czekać, by ci swą misję wyzwalania od faszyzmu kontynuowali dalej na zachód. Gdybyśmy mieli armię jak za Siemoniaka, to jedynym wyjściem, dla dobra Polaków oczywiście, byłoby też przygotować bochenki chlebka i powitalne bramy. A że zawsze ktoś musi rządzić, to zgadnijcie Państwo, kto by stanął na czele jakiegoś PKWN bis. Tusk, Sikorski, Komorowski to wypróbowani towarzysze, a Ochojska odbyłaby z jakimś Frankiem Sterczewskim tournée po szkołach, tłumacząc dziatwie, że jesteśmy wyzwoleni i zamiast lekcji religii będą miały więcej czasu na realizację prywatnych zainteresowań, na przykład w obrębie stref intymnych. Prawdziwą emanacją wolności byłyby nowe święta, na przykład Dzień Tęczowej Flagi, wolny od lekcji. Zapewniam Państwa, że to, co Putin tępi u siebie, tolerowałby w prywiesleńskiej guberni, by pan Tusk miał w ręku argument, że to on broni wolności najlepiej. A tak przy okazji pewien poseł Platformy Obywatelskiej porównał Ochojską do matki Teresy.
mimo że poczciwa zakonnica nigdy nie słabowała, zwłaszcza na umyśle. Cóż, każdy ma takich świętych, na jakich zasługuje. Ale wracam do meritum. Gazeta Wyborcza, jedyna i słusznie prasa zarówno prorządowa, jak i opozycyjna, wyjaśniłaby dotychczasowym wielbicielom Unii Europejskiej, że wyzwolenie przez Rosjan od pisowskiego reżimu to rzecz słuszna i zbawienna, a gnuśni Europejczycy zbytnio się obcyndralali. Wszak brat redaktora naczelnego był żywym przykładem, że jedynie w Rosjanach była nadzieja na ład i sprawiedliwość. A taka bezpańska Polska, bez opieki któregoś z sąsiadów, zwłaszcza Rosji, to tylko kłopoty. Drożyzna, klerykalizm, zatrute rzeki, inflacja, marsze nazistów, no i nawet dawać w szyję Kaczyński miał zabronić. No tego już było za wiele. Nawet Amerykanie odstąpili od prohibicji, a ten prezes każe żyć na trzeźwo? Jak tu wsiąść za kierownicę? Wujku Wowa, ratuj! Za to musi być sąd. Sędziów też nie trzeba długo szukać, ci już są w blokach startowych. Niektórzy pokazali, że wiedzą, co to sprawiedliwość. Nawet pospolity bandzior mógł dostać okrągłą sumkę za to, że musiał siedzieć w ciupie z palaczami papierosów. Palenie szkodzi, wiadomo. A to, że Gagatek komuś przewiercił kolanko bormaszyną, zapewne zgłębiał tajniki ortopedii, więc jak tu krzywdzić młodzieńca, który aż się rwał do ratowania służby zdrowia? I sędziów nie ma co się czepiać. Wprawdzie konstytucja zabrania im należeć do partii politycznych, a nie ma w niej zakazu przynależności do mafii, jasne? W zasadzie spełniona jest większość warunków do przejęcia bratniej pomocy ze strony Rosji. Gdyby oczywiście Ukraińcy nie popsuli takiej okazji. Są już odpowiedni sędziowie, politycy, generałowie, telewizja, gazety, a i potrzeby, czyli gaz, ropa i węgiel. Aktywiści, także udający narodowców, ekolodzy, antypłotowcy. No i co najważniejsze, jest potencjał społeczny. Tego nie lekceważmy. Czy Rosjanie zabranialiby kraść, chlać, a nawet robić gorsze rzeczy? Najgorszy Tuman i Łajdak znów, jak po 1944 roku, mógłby zrobić karierę. Wystarczy chcieć i potrafić wyeliminować ze społeczeństwa tych, co to zabraniają kraść i chlać. Oraz uprawiają zbrodnicze ideologie pod hasłem Bóg, honor, ojczyzna. Wszak Rosjanie, zwłaszcza od czasów Lenina, skutecznie pozbywali się, i robią to nadal, swoich ludzi niegłupich, przyzwoitych, zmyślnych i pracowitych. I to dlatego każdy Polak marzy, by znów jeździć rosyjskim samochodem, mieć rosyjski komputer, zegarek, słuchać rosyjskiej muzyki, jadać, pijać rosyjskie wiktuały. Wystarczy ten manewr zastosować nad Wisłą, a wylądujemy, no właśnie, gdzie? Na pewno ta część ciała nie nazywa się Europa. Oprócz granicznego płotu, opinię publiczną zainteresowała wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego dotycząca demografii i wpływu alkoholu na tę kwestię. Określenie dawać w szyję zapaliło wiele czerwonych lampek. Te czerwone lampki gotowe są udowadniać, że dzieci przybędzie, gdy aborcja będzie jak pizza z dostawą do domu. A prezes, fu, twierdzi, że kobiety popijają, ależ skąd? Drodzy Państwo, pracowałem w showbiznesie kilkanaście lat i na własne oczy widziałem, jak panie nie piły, alkoholu zwłaszcza. Zapewniam, że Polki skutecznie doganiają brytyjskie dziewczęta w weekendowym sposobie spędzania czasu. A tak całkiem poważnie, uważam, że warunkiem podstawowym do tego, by rodziło się więcej Polaków, jest rodzina. I to wielopokoleniowa. Obecnie wielu młodych ludzi łączy się w pary bez ślubu, czyli warunków prawnych dających minimum bezpieczeństwa matce i dziecku. Młodzi ludzie, nawet gdy są małżeństwem, mieszkają z dala od rodziny w innym mieście. Matka w obcym mieście nie ma na kogo liczyć. Sąsiadów nie zna, mąż w pracy.
Dawniej, gdy rodzina żyła albo w jednym domu, czy w sąsiedztwie, młoda matka zawsze mogła liczyć na siostrę, matkę, ciotkę lub inną bliską osobę o każdej porze dnia i nocy. I to za darmo. Szybko mogła powrócić do codziennych zajęć, wiedząc, że w pobliżu jest inna kobieta gotowa zająć się dzieckiem. Oczywiście w obecnych warunkach mieszkanie z rodzicami kończy się najczęściej rozwodem. Macierzyństwo w obcym mieście, gdy oboje rodzice muszą zarabiać pieniądze, to prawdziwe ryzyko. Nikt nie będzie tolerował ciągłych chorób dziecka i nieobecności kobiety w pracy. Mąż sam nie utrzyma rodziny obciążonej kredytami. Lewica ciągle plecie o żłobkach i przedszkolach, ale te są nieczynne wieczorem. Opiekunki dużo kosztują i tak mamy kwadraturę koła. Takie luksusy jak wyjście do kina czy do znajomych młodzi rodzice mają z głowy przez kilkanaście lat, żyjąc w dużym mieście, ale z dala od bliskich. Ciekawe, że wielu Polaków powiększyło rodziny na ostatniej emigracji, a to dlatego, że sam mąż mógł utrzymać żonę i potomstwo. Godne zarobki i tamtejsze 500+ pozwoliło Polkom opiekować się dzieckiem w domu. Uważam, że dopóki nie da się żyć w Polsce z jednej pensji męża, Polaków nie przybędzie i żadne pomysły lewicy, żłobki czy prawicy 500+ sytuacji radykalnie nie zmienią. Gdyby tak jeszcze w sąsiedztwie była kobieta z rodziny, gotowa prawie zawsze posiedzieć przy dzieciach, to młode matki mogłyby wychodzić do ludzi, a nawet pracować. Dzisiaj jest potrzeba kontynuowania wyboru. Albo dzieci, albo praca. Albo dzieci, albo kino, sport, zainteresowania, kariera. W tej konkurencji zawsze przegra dziecko. I nie ma co się śmiać z prezesa, bo gdy młoda kobieta zda sobie sprawę z tego, że współczesny świat jedynie dodaje jej obowiązków męskich, takich jak praca, nie odejmując kobiecych, prowadzenia domu, to musi się napić. A teraz z innej beczki. W Lublinie upadła piekarnia i wcale rosnące ceny energii nie były decydującym powodem. A co było? Otóż piekarnia podpisała kontrakt z marketem. Kontrakt uniemożliwiał elastyczne kształtowanie cen pieczywa w zależności od zmieniających się kosztów. Czyli jak się umówili w styczniu, że chleb jest na przykład po 3 zł, to tak ma być przez cały rok. Niedostarczenie chleba do marketu wiązało się z karą finansową. I tak piekarnia musiała przywozić chleb poniżej kosztów albo zapłacić karę. I tak źle, i tak niedobrze. Skutkiem była likwidacja piekarni. Od początku inwazji marketów z Unii Europejskiej w Polsce tak wykończono niezliczoną ilość producentów, którzy ucieszyli się z na pozór lukratywnych kontraktów. Upadające firmy często kupowali zagraniczni inwestorzy podstawieni przez market. Sieci handlowe wkroczyły do Polski, zanim weszliśmy do Unii i przejęły handel podstawowymi artykułami, na przykład pieczywem. Ale Polacy chcieli do Europy, bo cwaniacy pielęgnowali w nas dwie największe wady – naiwność i chciwość. Dziękuję Państwu.